W obszernej i tajemniczej wszechświecie brzmi pytanie przez korytarze nauki gdzie są zaawansowane cywilizacje pozaziemskie? Od samego początku badań kosmosu naukowcy poszukiwali dowodów na istnienie życia pozaziemskiego, ale dotychczas nasze wysiłki były daremne. W tym filmie zagłębimy się w fascynujący paradoks Fermi'ego i prześledzimy jedną z najbardziej fascynujących teorii wyjaśniających brak kontaktów z obcymi hipotezę transcendencji. W 1950 roku, podczas niezobowiązującej rozmowy, fizyk Enrico Fermi postawił pytanie, które wciąż brzmi: gdzie oni są? Przeprowadzając proste obliczenia, Fermi doszedł do wniosku, że statystycznie powinniśmy już dawno natknąć się na cywilizacje pozaziemskie. Jednakże nasze obserwacje nadal ukazują cichą i pustą wszechświat. Jedną z najbardziej prowokujących teorii rozwiązujących paradoks Fermi'ego jest hipoteza transcendencji. Według tej koncepcji, najbardziej zaawansowane cywilizacje pozaziemskie mogłyby transcendentować do stanu ewolucji, który czyniłby je praktycznie nie do wykrycia dla nas. Ta transcendencja mogłaby skłonić je do migracji w rejony kosmosu, do których nasza obecna technologia nie mogłaby dotrzeć. Futurysta John M. Smart jest jednym z zwolenników tej fascynującej teorii. Sugeruje on, że zaawansowane cywilizacje przechodziłyby proces ewolucyjny, który doprowadziłby je do opanowania nie tylko przestrzeni i czasu ale także energii i materii na coraz bardziej efektywnych skalach. Ten proces zakończyłby się formą istnienia, która przewyższa nasze obecne zrozumienia. W miarę jak te zaawansowane cywilizacje zbliżają się do transcendencji, mogą one wybrać migrację do regionów wszechświata oferujących obfite zasoby, takich jak supermasywne czarne dziury w centrum galaktyk. Tamte cywilizacje mogłyby wykorzystać energię tych kosmicznych gigantów, pozostając praktycznie niewidocznymi dla zewnętrznych obserwatorów. Dla nas, obserwatorów z peryferii galaktyki, wykrycie tych transcendentalnych cywilizacji byłoby ogromnym wyzwaniem. Nasze metody wykrywania, głównie oparte na sygnałach elektromagnetycznych, mogą być niewystarczające do uchwycenia śladów tych zaawansowanych społeczeństw. Ponadto ogromność wszechświata i ograniczenia naszej technologii również utrudniają nasze wysiłki. W miarę jak kontynuujemy nasze poszukiwania życia pozaziemskiego, ważne jest, aby brać pod uwagę niezwykłe możliwości, jakie może zawierać kosmos. Hipoteza transcendencji przypomina nam, że wszechświat jest ogromny i pełen tajemnic, a odpowiedzi na nasze najgłębsze pytania mogą leżeć poza naszym obecnym zrozumieniem. Gdzie są zaawansowane cywilizacje pozaziemskie? Odpowiedź pozostaje owiana tajemnicą, ale to w poszukiwaniu nieznanego znajdujemy największe cuda wszechświata. Gdzie są? Być może są na obrzeżach przestrzeni i czasu, transcendirując do nowej formy istnienia. Tymczasem my, ciekawi mieszkańcy peryferii, nadal spoglądamy w niebo w poszukiwaniu odpowiedzi. I choć tajemnica pozostaje nierozwiązana, to właśnie podróż odkryć sprawia, że trwamy w ruchu, eksplorując granice ludzkiej wiedzy.